Dzisiaj bardzo intensywny dzień, ale w końcu udało nam się wybrać na poszukiwanie. Strasznie gryzą te muchy końskie. Mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy, bo jest tu sporo trawy, ale myślę, że damy radę. Cholera! Poczekaj! Nie mogłem dzisiaj nawalić. Zorganizowałem dzień tak, żeby z ukochaną wyskoczyć chociaż 2 godzinki pokopać. Krzyczysz, jakbyś co najmniej skarb znalazła. No jest skarb! No, złom! Jest złom. I to ile? No, trochę ma. A pokaż do przodu, do kamery, jak to wygląda. Duży kawał złomostwa. Coraz bliżej do zakupu tabletu dla Hani. Jeszcze nam brakuje pewnie z 300-400 kilo. O matko! Zbieramy dalej. Zbieramy dalej. Zobacz, kochanie, ja mam taką oto szpileczkę do garnituru, ważącą z 30 deko. Nie chwal się, nie chwal. A ty co masz? Pokaż, co masz. Uuu, pani, ty masz jeszcze ładniejsze. No, twoje cięższe. Moje 30 deko, twoje 20. Te sekundowe zawody wygrałem ja. Niech ci będzie chociaż raz. Proszę. Dzięki. Oddajesz. Swoją siekiery czy coś? Nie, jakiś element tego. Od jakiejś maszyny popękane. A to śrubka od jakiejś maszyny. Pyk, myk. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Serce mi mocniej zabiło, bo myślałem, że to nie śmiertelnik. Natomiast wychodzi na to, że to jest krowi kolczyk, identyfikator. Wykonany w okresie PRL. A zawieszane one były na krowie uszy. Krowi identyfikator. Kolczyka. Kolczyk, tak. Myślałem z początku, że to nie śmiertelnik, ale tylko myślałem do momentu, kiedy się nie przyjrzałem temu bliżej. A ty jak tam? Znalazłaś coś? Pokaż. Może być to nawet kawałek blaszki, ale ty jesteś moim identyfikatorem. Pokazuj tutaj. Nie no, zwykły kawałek blaszki, ale tam. Z miedzi. Prawie blisko było. Ale i tak jest dla mnie sukces. Każdy sygnał na mnie szczęście. Cieszy. No każdy sygnał mnie cieszy, więc wszystko kupię. I to mi się w tobie podoba. Ta radość. To jest bezcenne w tych naszych poszukiwaniach. Tak jest. Jambona na nas czeka. Maleństwo, prawie pierścionek. Bardziej na obrączkę to. Chyba coś ale zobacz, widzisz, te wykrywacze jakie drobiazgi widzą. Także żadnej monety malutkiej, żadnego złota, nic nie przepuszczą jak wejdzie to pod cewkę. Sygnał jak dzwoni, ja tu już myślę, że mam coś ciekawego, a tu... A czym ty się dopingujesz, bo za chwilę coś zajadasz? Bo to jest mój ulubiony zestaw na wykopki, pistacje. I trafiła się też łuseczka. Z boku jest ambona, także łuska jest współczesna, ze zbitą spłonką, bezpieczna. Ogólnie łusek bardzo dużo jest na polach, także wcale mnie ona nawet nie zdziwiła. 2 sygnały po siebie, jakiś mosiężny element. A co ty znalazłaś? W sumie to nic, jakąś kawałek blaszki. No ale tak intensywnie kopałaś tam. Miałam. Pokaż ten kawałek blaszki. Ale też kolor. Zobacz, kolor koło koloru. Działa? Działa. Powiem ci, że teraz bez tego jakby z ręki. Lepiej mi się z polubiłaś tym pracuje. Polubiłaś pracę z propointerem? No lepiej mi się z tym pracuje. Naprawdę. U niego lepiej. No i dobrze. Najważniejsze, że ci podpasował propointer. To pochwal się jeszcze, jakim w ogóle pracujesz tym propointerem. Masz do pary. Do pary. Mi 4 Xpedeus. Jeden z lepszych propointerów, ale ogólnie jest bardzo dużo dobrych propointerów. Ot tak. Ja powiem, że ten jest dla mnie najlepszy. Kochanie, chciałaś wejść oto na tą ambonkę. To śmiało. Utoruję ci tylko wejście między tymi pokrzywami do tych schodów,
i będziesz mogła podziwiać widoki. Aha, jednak podziękuję. Ale no śmiało, jesteśmy, jest możliwość. Nie no, gdzie jest w tych spodenkach, po tych pokrzywach? No ładne masz spodenki. Ale nie po pokrzywach. Następnym razem trzeba kosę na poszukiwania zabrać. Najlepiej. Pokażę ten złom, nie? Masz piękny łańcuszek, kochanie. Dziękuję, dziękuję. Dzisiejsze poszukiwania wieczorne nie przyniosły nam chcianych efektów. Nie było monetek, nie było żadnego złota, żadnych monet. Ale za to był nasz złom. Oczyściliśmy troszkę pole z tego złomu i jesteśmy z tego zadowoleni. Stupnijmy się. Ale oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo to był czas dla nas, który mogliśmy spędzić wspólnie i to jeszcze realizując swoją pasję. Walnęło! Udało nam się wrócić do domu przed tą nawałnicą. Niesamowicie niebezpiecznie się zrobiło. Dziewczyny też się boją burzy. Tosia to samo, bo się wtuliła w Hanie. Hania nie do końca jeszcze zaskoczyła, że jest ta burza, a mama zesra, znaczy się zaniepokojona. Hania to jeszcze by na dworze chciała posiedzieć, nie? Zesrana. Tak, w tą burzę? Też na dwór? Mama się posrała. Chyba ty się posrałaś. Nie posrała, mama się bardzo boi burzy. Prawda? Prawda. Naprawdę się boję. No ale no, no jeszcze trzeba Oliwię do babci zawieźć, no i tak czekamy, aż przejdzie. Burza. No burza, burza. Nad naszym miastem oczywiście jest obawa, żeby nie zalało po raz kolejny sklepu. Mistrz kierownicy Ewelinka jedzie zobaczyć pod sklep, pod tej nawałnicy, która u nas przeszła. Zobaczymy, czy nam znowuż nie zalało sklep. Mam nadzieję, że nie. Dojeżdżamy do sklepu i to jest ta chwila, ten moment prawdy. Zalało czy nie, jak myślisz? Nie. Dziewczyny? Optymistki. Uważamy, że zalało. No, zalało. To jest pozytywne podejście do sprawy. Inspekcja. Nie patrzę na to. Otwarte. Voila. Zalane czy nie? Sucho. Sucho. Nie zgadłyście, a to co się działo nad suszem nie było zbyt takie optymistyczne. Grzmoty, burze. Chyba druga nadciąga. Teraz jeżdżą straże. Co Hania, byś chciała pewnie wody trochę powylewać? A tu sucho, zobacz. My to możemy zrobić, że będzie mokro, nie? No, następnym razem. No to co? Jak jest wszystko dobrze, to jedziemy Oliwię zawieźć. Do babci. Co tak się wystraszyłaś? Weź, a może zjedziemy i postoimy? No my jedziemy prosto w burzę, wiesz, to jest tak... Choć ona minęła już jedna. No i minęła jedna, no. Były alerty, zapowiedzi, burz popołudniowe, no i to się potwierdziło, nie? Trzeba być ostrożnym. Nie, kurwa, wracamy się. Nie, w nic, spokojnie. Wjeżdżamy praktycznie już w burzę. To jest bez sensu. Przecież u nas już się tak rozjaśniało. No tak, no ale jechaliśmy w drugi front, druga burza, wiesz. Tak to wygląda. Zobacz, 18 godzina, ciemno jakby. I dojechaliśmy na miejsce. Oliwia opuszcza nas na kilka dni. Do końca wakacji ma siedzieć. Ma spokój, mama odpocznie. Masz coś w bagażniku? Pożegnanie matki z córką. Miłego. Na razie, do zobaczenia, Oliwia. Pa. Pakuj się do miski. Wracamy do naszej miejscowości, bo dostaliśmy telefon, że jednak coś tam się dzieje i budynek, w którym mamy sklep z boku, gdzieś wybija kratką woda. Zobaczymy, co tam się dzieje. A przed chwilą było wszystko ok. To, że u nich zalało, to nie znaczy, że u nas.
deszcze są największą przyjemnością dla dzieci, bo mogą sobie potańczyć i poskakać w kałużach. Hania, jak ci się podoba ten deszcz? Jak ci się spało? Dobrze, a tobie? Mi? Też dobrze. Fajnie, bo tak chłodno w nocy. No, przeszły burze, schłodziły, wiesz, powietrze, także inaczej się spało, nie? Co, jak zrobisz oko, to śmigamy do miasta. Tak jest. Na zakupy. I pokażę ci ciekawe jedno miejsce, w którym jeszcze nie byłaś. To znaczy? Tajemnicze znaki, które są wryte na kościele. Dotarliśmy do tego miejsca, gdzie są wryte tajemnicze znaki. Kościół jest, Hania, zamknięty, zobacz. Można popatrzeć, ale nie można wejść. Piękny kościółek. Nie jest wyryte, tylko to jest jakby, nie wiem. No co jest? Maszynowo czy coś? Nie, maszynowo nie. Wiesz co? Nie, jest kilka teorii, jeżeli chodzi o... Jedne są małe, duże. No, wiesz co? Prawdopodobnie według wierzeń ludowych to ten proszek z kościoła miał dawać jakąś magiczną moc. Dodawano to do potraw. No, jak, no, tutaj lokalnie mówi się, że wojowie, jak szli do walk, to oszyli swoje miecze, żeby być chronieni przed zabiciem. Teorii jest 500, natomiast do czego te znaki służyły, to cholera wie. Jest tego sporo, zobacz. I to jest ewenement, bo takich znaków wyrytych jest tylko kilka, na kilku kościołach w Polsce. Także widzisz, jakbyś nie miała przypraw do zupy pomidorowej, to zawsze, to zawsze możesz cegłę zetrzeć jako dodatek i wiesz, to miało wzmacniać, chronić przed chorobami też niby. Także może warto spróbować. Ja takie rzeczy nie wierzę. Z tej strony też są, zobacz, widzisz? I to sporo na różnych wysokościach, nie? Mój kawałek jajka zdeptałam. Co zdeptałaś? Kawałek jajka. No wiesz, to z góry spadły te jajka gołębia. Co by to nie było, kościół został wybudowany w latach 1330-1350, czyli ponad 700 lat. Te znaki intrygują ludzi. Każdy zastanawia się, jakie to miało znaczenie i jaki cel. I do dzisiaj nie wiemy, bo nie jesteśmy pewni, czy te wszystkie teorie, które piszą naukowcy i znawcy tematu, są prawdziwe czy nie. Także być może to jest elementem kultu, być może to jest elementem tradycji ludowej, być może są to znaki, które mają inne, miały inne wtedy zadanie. Pycha. Pycha. Być w mieście i nie zajrzeć do najlepszej piekarni, piekarni państwa Dłużnik, to by był grzech. Takie eklerki tylko u nich. Smaczne? O Jezu. Najlepsze. Nie ma lepszych. Zobacz, jaką piękną makietę mamy starego miasta. Tak, i wstyd się przyznać, bo ja to pierwszy raz widzę. Weź, nawet tego nie mów do kamery. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Wykonana chyba jest z brązu. Na bazie planu z roku 1810. Piękna makieta starego miasta. I nasz kościółek, w którym przed chwilą byliśmy. Tak. Ten kościółek wygląda w taki sposób. On się nic nie zmienił, natomiast wokół niego powstało kilka nowych budynków na bazie tych starych, których już nie ma. Szukaj naszego bloku, Hania, czy on tu jest. Nie, naszego budynku nie ma, bo to jest plan miasta, makieta na bazie planu miasta z 1810 roku. Naszych budynków jeszcze nie było. Nasze budynki w 1980 roku powstały. Który, pokaż. Bloków nie było. Ten. Były nasze bloki. No coś. Właśnie ten nasz blok. No coś.
Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Serdecznie Wam dziękujemy, że dotarliście do końca, obejrzeliście nasze ostatnie dwudniowe przygody. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i co? I zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału i do oglądania naszych filmów. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.